Gdańsk jest jednym z najnowocześniejszych miast Europy Środkowej. Jest miastem przedsiębiorczych ludzi. Chcemy, aby nowe pokolenie też było otwarte na przedsiębiorczość. Dlatego w gdańskich szkołach intensywnie rozpoczynamy lekcje przedsiębiorczości. Projekt ten nie udałby się, gdyby nie pomoc nauczycieli. Od początku nauczyciele pomagali nam tworzyć zadania dla młodzieży, wiedząc, jaka ta młodzież jest. Pomagaliśmy też nauczycielom nauczyć się gamifikować lekcje. Było szkolenie, o ile dobrze pamiętam, dwu, a nawet chyba trzydniowe, podczas którego sami przygotowywaliśmy projekt takich zgamifikowanych lekcji. Hasło? Gami? Gamifikacja, tak. Gamifikacja od podszewki, czyli mieliśmy możliwość stworzenia własnych zgamifikowanych lekcji pod okiem profesjonalisty tutaj w Starterze i to nam też pokazało, że rzeczywiście można robić wszystko gamifikując. Lekcje przedsiębiorczości to przede wszystkim lekcje, które nie opierają się na podręczniku. Samej wiedzy jest bardzo mało. Dzieci tworzą projekt, tworzą swój pomysł, tworzą swoją własną firmę i muszą zrobić wszystko, żeby ta firma zaczęła działać, funkcjonować i przynosić zyski. Te lekcje przedsiębiorczości pomagają młodym osobom, które mają jakiś pomysł, ale trudno jest im go zrealizować. Nasz projekt polegał na wymyśleniu gry planszowej oraz usługi, czyli na malowaniu gry planszowej na korytarzach szkolnych. Nasz pomysł nazywa się Ortopis. Jest to długopis sprawdzający wszelkiego rodzaju błędy w naszym piśmie. Projekt na mundurki szkolne, którym miały się stać takie standardowe koszulki z nalepką naszej szkoły. Jednym z tych projektów jest specjalny stolik dla osób niepełnosprawnych. Projekt przede wszystkim uczy pracy w zespole. Nie zdobywa się wiedzy, umiejętności tylko i wyłącznie indywidualnie, ale zespół, drużyna, grupa jest w stanie naprawdę wiele wnieść. Właśnie uczą się siebie nawzajem, tych relacji międzyludzkich, tak? Już nawet nie chodzi o sam jakieś może ekonomiczne sformułowania czy praktyki, ale sama praca w grupie. Nie mieliśmy narzuconego planu ani jakiegoś działania. Materiału. Tylko pani nas nadzorowała, ale tak naprawdę wszystko wymyśliliśmy sami. No i oprócz tego każdy z nas miał swoje konto na platformie. Gdzie mogliśmy normalnie wchodzić poprzez komputer, poprzez tableta, poprzez komórkę. Wchodziłam tam dość regularnie, mogliśmy zbierać tokeny i różne monety. Za które dostawaliśmy również oceny. Uczniowie bardzo chętnie podchodzą do lekcji, w których się ich nie ocenia, a docenia się sukcesy. Przede wszystkim młodzież doświadcza. Na zajęciach doświadczają, nie uczą się tylko teorii, ale też praktycznie działają, są zaangażowani. I to jest wartość dodana tego projektu. Lekcje przedsiębiorczości w Starterze uczą kreatywnego myślenia. To, czego nam w tej chwili brakuje, czego młodzieży brakuje, a pozwala rozwijać skrzydła i być może wyjść na głębszą wodę. Uczniowie, którzy biorą udział w tym projekcie, zyskują wiedzę, umiejętności i na pewno przyda im się to w przyszłości. Patrząc na uśmiechy i zaangażowanie młodzieży, wierzę, że jest to bardzo fajna oferta rozwoju proprzedsiębiorczego dla nich i zapraszam wszystkie szkoły, nauczycieli z młodzieżą do udziału w zgamifikowanych lekcjach przedsiębiorczości.